Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy, czyli wiadomo, jubilat za chwileczkę zagra swoją jubileuszową bitwę, a 35-tysięczną bitwę za chwileczkę zagra gracz, który już u mnie występował kilka razy, a jest to Arek, z nim Arek Ramzes. Cześć Arku. Witam. Ciebie i widzów. I witamy również Kubę. Witam. Który również z nami zagra w twoim plutonie. Oczywiście przypominam, jubilaci mogą zapraszać trzeciego do plutonu, kogo chcą. Ty wybrałeś Kubę, jakiś kumpel bliski? Ze starego klanu. Bardzo się zgadaliśmy i tak zostało. Właśnie. Okej. Występowałeś już, tak jak mówiłem, kilka razy, ale chyba nie w jubileuszowych bitwach jeszcze, nie? Byłem. Tak? Czyli jakbyś mógł teraz przypomnieć, w jakich odcinkach występowałeś już u mnie na kanale. Pokaż, co potrafisz na te 54, 8 tysięcy tam zrobiłem, na Polaku, 9 oczywiście, i na Defenderze, na Himmelsdorfie. A na Polaku to nie był Elhalów? No Elhalów, tak. I nie było to strasznie dobry ponad 10 tysięcy, czy tam w okolicach? W okolicach, tam 4 czy chyba 6 strzałów się odbiłem, tam by było więcej właśnie. No, to pamiętam, niesamowita bitwa. Dobra, 35-tysięczna bitwa, zobaczmy. Znaczy, w zasadzie już występowałeś, więc infografika, ładny trójkącik, grałeś wszystkimi pojazdami. Czy coś się zmieniło? W tej chwili może jakiś nowy czołg jest twoim ulubionym pojazdem? Czy tak jak było w ostatnim razem, już nie pamiętam dokładnie, co tam powiedziałeś, ale czy coś się pozmieniało w grze World of Tanks u ciebie? Kołowce. Jak weszły te kołowce, to dobrze się nimi gra, dobrze się Artę zabija. To jest najlepszy czołg na to, najlepsze, co może być. No i co? No i niedawno zdobyłem obiekta 279 i też się dobrze nim gra. Dobra, no i przypominam, ostatnia granica, czyli tam można zabić fioletowe moduły, na przykład na tego obiekta, na którego jeszcze nie zdobyłeś tych fioletowych modułów przeze mnie, ponieważ niestety nie miałem czasu, ale zabierzesz się dziś już do zbierania tych punktów. Może jak będzie czas. Dobra, już gadamy prawie 3 minuty, myślę, że czas na grę. No i jubileusz, widzę, że właśnie wybrałeś czołg obiekt 279E, czyli pojazd, a ten oczywiście poprzedni, jak się nazywa, czekaj, 260 obiekt. No właśnie, masz już? No już go dawno mam. I trudniej było zdobyć twoim zdaniem obiekta 260 czy 279? 279, ciężko. Naprawdę ciężko. Trzeba do każdej na przykład misji trzeba mieć specjalny czołg do tego. Bo inaczej nie się nie zrobi. No ja mam dużo czołgów. Ja myślę, że gdybym chciał, może by mi się udało zrobić właśnie ten czołg. Tylko na razie nie gram, ale już za niedługo wrócę do gry. Właśnie głównie przez na przykład ten czołg lub pojazdy kołowe, którymi bardzo chcę zacząć grać. Dobra, Kuba wziął T110E3, bardzo fajny T-deck. Ja może do tego twojego czołgu ciężkiego wezmę też Ruska, mój pierwszy czołg ciężki, który miałem, czyli IS-7, tylko muszę go znaleźć. Gdzie go mam? Obiekcik. IS-7. Załoga niekompletna? A nie, jest, dobra. To co? Pluton gotowy. Możemy zaczynać. No to zobaczymy, jak nam wyjdzie. Oczywiście trzymam kciuki za twojego obiekta, żeby... Co, zła mapa? Nie, zobaczymy. O, fajna. Fajna, tylko że te trzy artylerie to nie jest zbyt dobrze. No, niedobrze. To jest właśnie ten minus. Mają większą ilość medów, więc przypuszczam, że przeatakują wodę. Ty jeździsz do miasta z E3? No, ja jadę do miasta właśnie, bo jak te trzy arty, to nie dziękuję. Dobra, to jadę z wami do miasta.
No na ósemkach ten czołg to miażdży. Uciekają wszyscy. No bo tam jakiś buf dostał na pancerz, nie? No dostał. Ale ostatnio mnie iż trzeci przebijał ze zwykłych. To trochę było dziwne. Na trawę na razie mało czołgów wjechało, więc przypuszczam, że nie będzie zbyt tam ciekawie. Jeżeli chodzi o mobilność, to ty masz mobilność prawie jak ja. Ale 40 tylko to jedzie. No i Batchat zszedł. Dziękuję. No. Zobaczymy, czy ten obiekt 200, IMX 50B no niestety przeżył. I kołowiec. No chyba ich w mieście nie ma. Aha. Coś mi się wydaje. Może głęboko są. No zobaczymy. No na razie czekamy na rozwój sytuacji. Nawet życie, jak wyjadę, to ja dostanę 3 bomby podarty. No bo odpuścili sobie to miasto. Kampią na tej górce. Mówisz? No. Ale dzik jest. O, zaświeciłem go. Dobra, Arta, wal tego dzika. No już się schował. Teraz pytanie, czy trzeba się wrócić? Przejadę, a jest. No, 0 do 3. Tak jak zawsze. Dziki mi nie trafił. No już 0-4. Zero sześć, 1-6, oh my god. No to niezły pogrom. Dzika nie ma? O, dzik magicznie się pojawił. No. Wiedziałem, że tak będzie. O, już super koń jest tutaj. No niestety. O, i super koń mnie zabił. O, ładnie.
No nie polosowało. Oczywiście, jak zawsze. Tradycja. No co? Nie cały sześć, ja. Dobra. A faja się tu trzyma, widzę. Ja tu jeszcze im pokażę. O, o! Jest? A, boją się wyjechać. No i nie trafiłem. No mnie te arty zjadły tam. I gold. Sam gold. Ale pula można robić. Kurde. No już po ptokach. Aż na chama jadą. Jadą po faję, no co? Patrz, aż się odbijają. No cóż, no ja niestety muszę powiedzieć, że no tak rzadko grałem, że już trochę zapomniałem, jak się gra dobrze w grę World of Tanks, a potrafiłem grać dobrze, no trudno, ale tak i tak, nawet jakbym grał nieprawdopodobnie dobrze, no nie dało się tego wyciągnąć. No nie. No poszło kiepsko, ale poszło kiepsko całej naszej drużynie. Tak tylko się zastanawiam, czy gdybyśmy pojechali na wodę, czy coś by to zmieniło. No na pewno byłoby więcej walki, ale może szybsza śmierć. No. 35 tysięcy bitew zaliczone. Dotrwasz do 40? No może. Jak ci uda. A czekaj, a Kuba ile ma bitew? Bo wiele mniej. O, no to 25 tysięcy. Zapewne może zaprosisz Arka i nam się uda lepiej zagrać. Ja bardzo dziękuję za wspólną bitwę. No i może tradycyjnie chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? No pozdrawiam, no kogo tu pozdrowić? No ciebie, faja, widzów oczywiście. Kogo bym tu jeszcze pozdrowił? Gumixa 27, Bartesa, Grzesia oczywiście, to jest z mojego starego bardzo klanu. Damiego, Damiano, KSN, Ruskiego. Moją siostrę, która była u ciebie w Szybkich Siekłych na Rudym. To tyle by było. Ja bardzo dziękuję za to, że mieliście ochotę zobaczyć ten odcinek. No i zapraszam do kolejnych. Przypominam, że mimo tego, że teraz nie mam w ogóle czasu za bardzo na YouTube, to w przyszłości jeszcze planuję coś tam się pobawić, jeżeli chodzi o streamy i filmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.